Pierwszą parą, która obchodzi 60-lecie małżeństwa, są Państwo Magdalena i Józef Kromelicy. Diamentową parą ze Stwarzewa są Państwo Genoveva i Jan Kryża. Tylko parą są Państwo Władysława i Władysław Grenba. Stanisław Fort z Grzyźna. Szanowni Państwo, życzenia. Pamięta Pani Agnieszka, co mówiłem, że spotkamy się w 10? Tak, to życzenie, wszystko dobrze dzieje. Jak my się zauważymy, prawda, na ten? A to Pani mówi, tak? Złotych jubilatów Państwo Gertruda i Władysław Szweda. Życzę trzeba. Dużo zdrowia, dobra.
państwo Magdalena i Zygmunt Frena z Łebka. Teraz poproszę panią Urszulę Kłodkowską. Państwo Krystyna i Leon Majorankę ze Smolna. A teraz poprosimy panią Reginę i pana Andrzeja Nowa. Ostatnią parą połkową są państwo Zofia i Eugeniusz Babkę. Dostojni jubilaci. Dzisiaj mamy bardzo dużo par, które obchodzą diamentowe godziny. 60 lat z górnego pożycia małżeńskiego. Mamy złotych jubilatów, którzy wspólnie ze sobą przeżyli 50 lat. Dla tych państwa, którzy dzisiaj świętują diamentowe gody, ślub brali w 1955 roku. Jest to data tak bardzo odległa, że aż nie do wiary. Ale ja wtedy miałem 2 lata. A państwo zawieraliście związki małżeńskie. Ci państwo za 10 lat później, w 1965 roku stanęli przed ołtarzem, na kobiercu ślubnym, patrzeni w siebie z pełną nadzieją na długie i szczęśliwe życie. Patrząc dzisiaj na państwa, myślę, że to życie było dobre i szczęśliwe, bo jesteście razem do dzisiaj. Nie wszystkim się udaje przeżyć ze sobą tak długo. Ale jesteście ogromną radością dla swoich dzieci, wnuków, prawnuków, którzy są dumni z was, że tyle lat mogą cieszyć się z wami i przeżywać swoje życie i uczyć się od was wielu dobrych rzeczy. Myślę, że umiecie przekazać dar miłości, który powinien być w rodzinie. Umiecie przekazać dar wzajemnego szacunku, który wasze dzieci, wnuki, prawnuki powinni darzyć w rodzinie i nawzajem. Wasze życie, tak jak każdego z nas, usłane było momentami wspaniałymi, wesołymi, radosnymi, ale też niejednokrotnie
że czas, że się zapłakało, bo mąż był czasami niedobry. Ale to jest to życie, że i popłaczemy sobie, bo później wiemy, jak smakuje zgoda. I na pewno wiele razy w życiu godziliście się. I to mówią, że to jest to szczęście i ta radość z tego, że można znowu wspólnie ze sobą być, rozmawiać. 60 lat ze sobą to jest niesamowite. I cieszę się, że aż tyle par, a tych par jest coraz więcej i w mieście, i w gminie Puls. To znaczy, że są dobre warunki do tego, Panie Władysławu i Panie Władysławie, że chociaż drogi dobrej nie ma, ale bycie ze sobą dla siebie, dla rodziny jest wielkim darem już też. Ale myślę, że Państwo mieliby też do powiedzenia, który moment w życiu w Waszym małżeństwie był najpiękniejszy. Ja nie mówię o tym czasie, kiedy ze sobą chodziliście, kiedy panowie kawalerowie zabiegali o względy swoich dam, tylko później, przez to życie całe, te troski, zabiegania o to, żeby dzieciom było jak najlepiej, później, żeby wnukom było jak najlepiej. I dzisiaj, po tych wielu, wielu latach, możecie sobie spojrzeć w twarz i powiedzieć, życie do tej pory było piękne i oby jak najdłużej. Nie wszystkim dzisiaj, którzy jesteśmy na tej sali, dane było przejść ze swoją drugą połową. Zdarzają się te tragedie, zdarzają się odejścia, ale to jest skalkulowane w nasze życie. I też musimy się przygotować na to, że ten moment przychodzi. Ale zapraszam wszystkich, którzy w tym roku obchodzą 50-lecie. A 10 lat temu powiedziałem do wielu z Państwa, że za 10 lat się spotkamy. Spotkaliśmy się. Tym razem spotkamy się też za 5 lat, a później zaprosimy na następne 5 lat. Dużo zdrowia, radości, szczęścia i tej miłości od najbliższych, od dzieci, od wnuków, od swoich najbliższych, żeby się czuli bezpiecznie, kochani i potrzebni. Tego w swoim imieniu Pani Burmistrz życzymy Wam na następne długie lata. Proszę Państwa, Pan Wójt tutaj pięknie mówił o przeszłości, o tym jak to było niegdyś, proszę Państwa, o teraźniejszości, a teraz pożyczmy sobie tego, co w przyszłości. Więc przede wszystkim zdrowie. Ale żeby też i zdrowie było takie pełniejsze, to jeszcze wielu pięknych chwil Państwu życzę. Takich prawdziwych, miłosnych uniesień. Ognistych oczu między sobą, pięknego dotyku, dużo bliskości, żeby jeden na drugiego jeszcze wiele, wiele lat mógł liczyć, żebyście byli ze sobą po prostu szczęśliwi, żebyście byli przyjaciółmi i życzę Państwu po prostu wielkiej, prawdziwej miłości jeszcze przez wiele, wiele lat.